Poznaliśmy pierwsze rozstrzygnięcia konkursów na forum inwestycyjnym w Tarnowie. Nagrodę Inwestycja Roku 2016 otrzymała firma Wilk Electronic S.A. To producent pamięci komputerowych. Inwestorem roku został Sławomir Rusinek, właściciel stacji narciarskiej Słotwiny Arena w Krynicy. Przyznana została także nagroda honorowa dla firmy Sidley. Po raz drugi w ramach forum wręczono także nagrody w konkursie Startup Award. Zwyciężyła firma LGM S.A. 100 tysięcy otrzymali za stworzenie projektu, dzięki któremu można uzyskać więcej mocy z istniejących już urządzeń. Myślę, że doceniono innowacyjność, znaczy tak naprawdę być może jej powszechność. Pomysł polega na umiejętnym odbiorze mocy z prądnicy z magnesami trwałymi w taki sposób, żeby zapewnić większy uzysk mocy. I potwierdzone laboratoryjnie, potwierdzone badaniami, mamy na przykład zwiększenie uzysku mocy z tej prądnicy, którą tu panowie widzicie. To jest prądnica rowerowa, której moc jest nominalna 3 W. Jesteśmy w stanie wyciągnąć, mówiąc tak obrazowo, z tej prądnicy około 14-15 W, nawet dzięki naszemu rozwiązaniu. Prądnica o nominalnej mocy, tak jak na przykład 3 W, w miarę wzrostu obrotów przy klasycznym odbiorze mocy zachowuje się właśnie w ten sposób. Uzyskamy moc nominalną i możemy sobie przy próbie dalszego odbioru mocy, czy też kręcenia tej prądnicy do wyższych obrotów, nie będziemy mieli wzrostu uzysku. Dzięki naszej technologii zastosowanie naszego urządzenia powoduje wzrost odebranej mocy z tej prądnicy. Dzięki temu rozwiązaniu ufamy, że będzie można stosować mniejsze prądnice. Samochody, drony, także siłownie wiatrowe. Aktualnie skalujemy nasze rozwiązanie. W laboratorium mamy prądnicę 3 kW, czyli 1000 razy większa moc, bo rozwiązanie jest skalowalne i myślę, że tą właśnie skalowalność rozwiązania, jego powszechność doceniło jury tego konkursu. Bardzo dużo miejsca w prowadzonych dyskusjach miały innowacyjne rozwiązania w różnych sferach gospodarki, biznesu i inwestowania. Mamy w Polsce problem z innowacjami, z poziomem innowacji. Musimy tutaj bardzo wszyscy pracować, ażeby pobudzać innowacyjność w przedsiębiorstwach, na uczelniach, w ogóle we wszystkich obszarach życia, żebyśmy się stawali coraz bardziej konkurencyjni, nie przez niskie ceny, jakimi konkurujemy często na świecie czy w Europie, ale poprzez znakomitą jakość produktów, usług, technologii, po prostu przez wysoki poziom naszej gospodarki. Startupy to też pomysł na realizowanie polityki europejskiej. Dowiedzieliśmy się właśnie na tym forum od pani Elżbiety Binkowskiej, która połączyła się z nami, mówiąc o tym, że startupy będą wspomagane środkami europejskimi, bo to jest wyzwanie dla europejskiej innowacji, dla zdobycia lepszej konkurencyjnej pozycji. A więc jesteśmy w głównym nurcie polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Forum inwestycyjne w Tarnowie pierwszy raz odbyło się jako samodzielna impreza gospodarcza. Zmniejsza się liczba chętnych do wzięcia udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Duszpasterze apelują, aby nie dać się zastraszyć, jednak najczęściej rodzice nie chcą wyrazić zgody na wyjazd dziecka w obawie przed atakami terrorystycznymi. W diecezji tarnowskiej udział w Światowych Dniach Młodzieży deklaruje zaledwie 2%, czyli około 3000 młodych. Biskup tarnowski Andrzej Jerz nie ukrywa, że są w Polsce ludzie, którzy chcą, aby Światowe Dni Młodzieży się nie udały. Komuś zależy. Ja nie będę nazywał po imieniu, jakie są grupy w Polsce, którym bardzo zależy, żeby to wydarzenie było spłaszczone, żeby było pomijalne, żeby właśnie było naznaczone jakimś kryzysem, niebezpieczeństwem. Taką fobię się tworzy wśród Polaków, ale też za granicą. I dlatego ja tutaj mogę tylko apelować do młodzieży, żeby miała tego radosnego ducha. I jeżeli już będziemy w tym wydarzeniu, no ja wszystkim mówię o tym, jeżeli my będziemy w tym wydarzeniu, w centrum, to zobaczymy, jak to wszystko, czego myśmy się bali, opadnie, gdyby nie będzie miało znaczenia. Przypomnijmy, że biskup tarnowski Andrzej Jerz zapowiedział dofinansowanie do pakietów podczas Światowych Dni Młodzieży. Ci, którzy wybiorą się na cały tydzień, mogą liczyć na 20% zniżkę. Jeśli dodatkowo zarejestrują się za pośrednictwem dekanalnych duszpasterstw młodzieży, mogą liczyć na kolejne 10%. Rejestracja trwa do końca czerwca. Spotkanie młodych w Krakowie zaplanowane jest od 25 lipca.
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że z powodu planowanej przerwy technologicznej kryta pływalnia w Miejskim Domu Sportu przy ulicy Traugutta w Tarnowie-Mościcach będzie tymczasowo zamknięta. Jednocześnie park wodny przy ulicy Piłsudskiego jest czynny od poniedziałku do piątku od 6 do 22, w soboty, niedzielę i święta od 8 do 22. Od 24 czerwca otwarte będą także baseny letnie na Marcince i w Mościcach. Obiekty są czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 19. Michał Derus i Joanna Mazur wraz z przewodnikiem Michałem Stawickim wywalczyli złote medale podczas Mistrzostw Europy Osób Niepełnosprawnych w lekkiej atletyce. Dwa brązowe medale zdobyła inna zawodniczka tarnowskiej drużyny Anna Trener-Wierciak. 51-osobowa kadra polskich niepełnosprawnych lekkoatletów walczyła na Stadio Olimpico Comunale we włoskim Grosseto o jak najlepsze wyniki, a także przepustki do Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. W kadrze znaleźli się także zawodnicy tarnowskiego Zrzeszenia Sportowego Niepełnosprawnych Start. Kierownikiem całej reprezentacji narodowej powołany został trener tarnowskiego klubu Bartłomiej Todt.